Igor Jakubowski po pierwszym dniu Mistrzostw Świata, po pierwszej wygranej walce. Jednogłośna decyzja 30-27 dwa razy, 30-26 u jednego sędziego. Zadowolony? Czy zadowolony, bo dobrze wszedłem w walkę i zawodnik mi w sumie też przypasował. Także pierwsza walka jako taka udana. Wiadomo, że jakieś tam błędy, niedociągnięcia były, ale no, trzeba wyciągnąć wnioski i w następnej walce spróbować uniknąć tego, co było źle tutaj. No właśnie, ten początek był dobry, od razu wszedłeś z mocnymi ciosami prostymi, zresztą o tym mówił też komentujący dla brytyjskiej telewizji ten pojedynek David Price, że ten lewy prosty, taki mocny, soczysty to może być twój mocny atut, no i chyba miał rację. Czy no tak, na początku te lewe proste wchodziły, później już trochę zaczął to przyjmować na blok ten lewy prosty i trochę mnie zaczęło to rozpraszać i próbowałem, czy szukałem czegoś innego tam, żeby go gdzieś zahaczyć na dole, na wątrobę czy hakiem, ale no co, no ważne, że ta walka jest wygrana i pierwsze przetarcie, bo ten zawodnik naprawdę to był dobry, solidny zawodnik, był dwa razy na olimpiadzie, był wicemistrzem Azji, brązowym medalistą mistrzostw Azji, na mistrzostwach świata trzy razy w ćwierćfinale był, czy nawet dwa razy w ćwierćfinale, raz chyba brąz miał w którymś tam roku i no więc dużo boksował i dla mnie to jakaś nauczka na pewno. Jak na pierwszą walkę to bardzo dobry zawodnik. Trener Raubo po pojedynku powiedział, że nie słuchałeś się za bardzo narożnika. No tak, no ja już jak gdzieś tam sobie w głowie coś ubzduram, to ciężko mi to wybić z głowy. Ale no myślę, że już w drugim pojedynku będzie lepiej, że już posłucham. No właśnie, druga walka to będzie Ukrainiec. Gdzieś go śledziłeś na YouTubie, widziałeś jego walki, wiesz czego się pani spodziewać? Jeszcze nie, jutro sobie, znaczy dzisiaj, jutro będę sobie tam coś pooglądam. Widziałem jego walkę z półfinału z Igrzysk Europejskich, bo akurat oglądałem Igrzyska, to widziałem jego walkę, no i co, no będzie trzeba się pewnie trochę też z nim pobić, bo będzie szedł do przodu, ale najpierw obejrzę walki, później będzie można mówić co dalej, nie? Przed Mistrzostwami Europy mówiłeś, że w zasadzie nie wiesz, czego się po sobie spodziewać, bo nie było sparingów za bardzo. Teraz to wyglądało trochę inaczej. No i powiem szczerze, że mnie się podobały te twoje przyspieszenia w tym pierwszym pojedynku. Że jak tak już złapałeś pełny luz, jak zacząłeś bić 2-3 ciosy, no to raz, że był timing, dwa, że była szybkość i całkiem nieźle to wyglądało. No wiadomo, jak się sparuje. Sparowałem teraz i z tym Niemcem Perwizajem i z Niemcem tym Romanem Fresem, który jest tutaj na Mistrzostwach Świata i sparowałem z Holendrem i z Duńczykiem i z Niemcem super ciężkiej kategorii, także tych sparingów było full i na każdym trzeba było dać siebie wszystko, bo chociaż ja na sparingach rzadko kiedy daję siebie wszystko, bo jakoś nie mogę się do sparingu zebrać, ale na pewno te sparingi dużo wniosły, dużo dały i przede wszystkim ze swoją kategorią większość sparowałem i to jest to, że miałem jakieś porównanie, czułem po prostu boks, który tutaj jest, nie? Ten w mojej kategorii wagowej. No i to jest na pewno główny powód tego, że już lepiej w pierwszej walce się tutaj prezentuję niż na Mistrzostwach Europy, bo tak mi się wydaje, obejrzałem sobie swoją walkę i wydaje mi się, że jest dużo lepiej niż pierwsza walka na Mistrzostwach Europy. No właśnie, tak jakby mniejszy stres, bo pamiętam, że na Europie jednak przed tą pierwszą walką to byłeś taki mocno skoncentrowany, tutaj już chyba jednak więcej luzu było. Tak, no teraz na pełnym luzaku podszedłem, stwierdzam, że i tak będzie co będzie, więc się nie stresuję przed walką tym, czy wygram, czy przegram. Wychodzę, robię swoje i na tyle, na ile mam umiejętności, na tyle walka będzie wyglądała. No jeżeli przegram, to znaczy, że byłem słabszy. Jeżeli wygram, to znaczy, że byłem lepszy, proste. A nie sobie jakoś tam głowy nie zawracam, co się będzie działo, co będą ludzie mówili. Wyrąbane mam na to. No i co, no robię swoje, na pełnym luzie. No i chyba też dobrze, że ten pierwszy pojedynek to nie był dla ciebie jakiś morderczy, prawda? Bo wszystko ze zdrowiem jest w porządku, nic tam ci nie pękło, żadnego tam też jakiegoś wybitnie mocnego ciosu nie przyjąłeś, więc takie wejście w turniej zawsze chyba jest lepsze niż, nie wiem, po trzyrundowej wojnie, kiedy po pierwszej walce już czujesz, że po prostu wszystko cię boli i generalnie masz dosyć. No tak, wiadomo. No to jest druga sprawa tego, że lepiej ogólnie czułem już ten dystans niż na Mistrzostwach Europy i wszedłem od pierwszej rundy, mogłem boksować, wiedziałem na co mnie stać i robiłem swoje, dlatego też nie dałem mu za dużo poboksować w pierwszej, drugiej rundzie. W trzeciej ty zaczął boksować, a na Mistrzostwach Europy no, wychodziłem zupełnie z brakiem planu, nie wiedziałem co mam robić w tym ringu, boksowałem spontanicznie, także co wyszło, to wyszło. A tutaj już jednak więcej tego myślenia było i no i wszystko się ułożyło tak jak powinno. Może, no wiadomo, że jakieś tam na pewno były rzeczy, które trzeba poprawić, ale zawsze są, w każdej walce coś takiego się zdarzy. A sama hala,
w sensie zaznajomienie się z tym obiektem, walka na tym ringu, to wszystko jakoś dla ciebie coś zaskoczyło tam, czy wszystko w zasadzie tak, jak się spodziewałeś? Nie, jakoś szczególnie mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie, że tak zimno było tam, gdzie się rozgrzewaliśmy w tej sali. Ciężko było się rozgrzać, bo no bo chłodno było, nie wiem ile, może z 15 stopni na tej sali było. I w samej koszulce do boksowania nie mogłem, to jeszcze drugą koszulkę zakładałem, spodnie i tak dalej, żeby cokolwiek się rozgrzać. No ale później stwierdziłem, że chyba jestem rozgrzany i trzeba ruszać. No to świetnie, walka wygrana, więc wszystko zagrało. Gratulacje za pierwszy pojedynek i czekamy na starcie z Ukraińcem. No ja też czekam. No, dzięki. Ja nie dziękuję, ale trzeba trzymać kciuki. Dzięki. Very beautiful.